Schaby Dżaby. Słuchacie audycji Schaby Dżaby przy mikrofonach. Maciej Szczepański. I Łukasz Wasilewski z portalu Starus Extreme. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy we trzech, ale to nie przypadek. Nie przypadek, bo dzisiaj są już 50 schaby. Tak jest, 50 schabów dżaby, to oznacza, że jesteśmy z wami blisko okrągły rok. I to oznacza, że schaba jest naprawdę, dżaba jest naprawdę wielki. Ale schaba też. Schaba też. I schaby również, schaby dżabów. Z tego też względu dla naszych słuchaczy dzisiaj naprawdę bardzo dużo konkursów i jeden główny konkurs, który będzie miał swoje rozwiązanie za tydzień. Konkurs będzie polegał na tym, że musicie napisać jakiś fajny wierszyk o schabach dżaby. Krótki, może być dwulinijkowy, jeżeli chcecie więcej, proszę bardzo. A jeśli chcecie wygrać, to musi być dłuższy. Nie, niekoniecznie, Łukasz, nie wiem, chyba jeszcze tego nie dyskutowaliśmy. Znaczy inaczej, ten wierszyk ma nas przekonać, że to jest właśnie ten wierszyk, który chcemy nagrodzić. Schabodżabowy wierszyk, jeżeli ktoś słucha naszej audycji, na pewno wie, jaki klimat tutaj panuje, tak. Wie, jaki wierszyk napisać. Jeśli im więcej naszej audycji przemycicie do wierszyka, tym większa szansa, że wygracie. A nagrody są bardzo atrakcyjne, bowiem jest to figurka z serii Clone Wars od firmy Hasbro, takowoż również, jak to się piękną staropolszczyzną mówi, duży taki assault tank Federacji Handlowej, naprawdę duży, fajny model, który rzadko bywa na półkach sklepowych, więc to jest kolejna nagroda i jeszcze dodatkowo gra komputerowa Machinarium, swego czasu bardzo popularna. Tak, więc słyszycie, że to jest naprawdę wspaniały zestaw. Jest to super zestaw. Także zachęcamy do udziału, bo naprawdę według nas warto. Tak, sam chciałbym ten czołg. Teraz powiedzmy jeszcze, jak jakby nam przesłać ten wierszyk. Piszcie na naszego maila, czyli schabydżaby@radiocampuswaw.pl. Tak, powtarzamy, schabydżaby@radiocampuswaw.pl. Czy ja powiedziałem to niewyraźnie, że musiałeś powtórzyć? Tak, chciałem się upewnić, że rzeczywiście każdy zrozumie. Dobrze. Konkurs będzie jeszcze ogłoszony oczywiście na stronie Radia Campus, na Facebooku pewnie Radia Campus, naszym Facebooku, na stronie Starus Extreme, wszędzie gdzie się da. Więc może jeżeli... na Pałacu Kultury uda nam się taki wielki baner zamieścić. Takie o dżabę. Tak. Pracujemy nad tym. To będzie Pałac Dżaby i Nauki. Słuchajcie, od drugiego wejścia zaczynamy już jakieś bardzo fajne schabodżabowe konkursy, ale w tym pierwszym jeszcze wrócimy może na chwilę do Star Force'a, co? Tak, wracamy do Star Force'a i chcielibyśmy wam zaprezentować jeden ciekawy wywiad. Witam, Maciej Szczepański z Radia Campus. Można panu kilka pytań zadać? Tak, proszę bardzo, tylko ja nie jestem z tej bajki, od razu mówię. Jestem ze Space 1999. Rozumiem, to znaczy... Ale tutaj przyszedłem po to, żeby właśnie spotkać fanów kosmosu też, bo na pewno są tacy tutaj wśród fanów Gwiezdnych Wojen. No i być może nawiążę jakieś kontakty. Już jeden Włoch tutaj, który przyjechał, powiedział, że we Włoszech jest specjalny zlot właśnie fanów kosmosu 1999, także być może... To znaczy inny świat, ale pasja ta sama. Tak, no to jest te same czasy nawet, bo to kosmos był w telewizji polskiej od 77 do 79. No i to też wchodziło. Gwiezdne Wojny w 79 wchodziły. I mój syn jest fanem Gwiezdnych Wojen, także on tutaj jest... To znaczy to syn pana wyciągnął? No, można tak powiedzieć, że razem. No, on Gwiezdne Wojny, ja przy okazji... Tak, to chcieliśmy wam zaprezentować. Pozdrawiamy wszystkich fanów kosmosu. Trzeba było przyznać, że faktycznie ten pan był z innej galaktyki. Tak, bo on był przebrany. Ja z początku myślałem, że on jest przebrany za jakiegoś oficera z Gwiazdy Śmierci czy coś, ale potem się okazało, że nie, że to zupełnie inny świat fantasy, inny świat science fiction. No i oczywiście wróciłem do Warszawy, zacząłem grzebać i chciałem się dowiedzieć, co to jest. No i okazało się, że to jest właśnie serial brytyjski, który w latach 70. też był emitowany w Polsce i to właśnie mi uświadomiło, ile jest takich różnych światów, o których my nie wiemy, a które kiedyś cieszyły się popularnością. Jak widać, Gwiezdne Wojny przyciągają wszystkich fanów kosmosu, dlatego pozdrawiamy ich serdecznie. Tymczasem, zanim przejdziemy do konkursów, zapraszamy was jeszcze na krótką muzyczną przerwę. Witamy po przerwie i od razu przypominamy o konkursie na dziś. To znaczy, jeśli chcecie wygrać ciekawą nagrodę, dzwońcie i udawajcie dziwne odgłosy, które wam zaprezentujemy. Tak, jedyny w swoim rodzaju konkurs w Schabach Dżaby. Dźwięko naśladowczy z okazji 50. audycji Schabo Dżabowej. Nasz numer telefonu to 22 827 7205. Jeżeli chcecie wygrać, bo na początek może figurka hrabiego Duku do wygrania, bardzo przekonująca. Jeżeli chcecie ją wygrać, dzwońcie, nie wahajcie się, będzie zabawnie. Tak, zachęcamy.
A teraz zaczniemy mówić o tym, co wydarzyło się dziś. Tak, 50. Schaby Dżaby to oczywiście wielka, wielka okazja i także wielkie świętowanie naszych schabów, no bo każdy z nas jest jakimś tam schabem. Łukasz trochę jest schabem, Maciek jest takim mniejszym. Jestem najmniejszym schabem. Jesteś małym schabem, ja jestem trochę większym schabem. Takie schaby, my prawda? Z Piotrkiem wyrównujemy to, że ty jesteś małym schabem. Tak, ty jesteś takim schabem, który może się wcisnąć między nasz schab. Jestem schabem między dwoma schabami. No właśnie. Schabikiem. Dobrze, że jesteśmy wszyscy schabami, nie ma, ale tak naprawdę jesteśmy równi, jeżeli chodzi o traktowanie, nie ma schabów. Ale przejdźmy do rzeczy. No, ale dlaczego? Od razu musisz wszystko psuć. No, ale dobrze, dobrze. Przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj byliśmy na ulicach Warszawy w naszych lateksach. Tak się to mówi teraz. Tak, Piotrek to określił ładnie w przerwie. Chcieliśmy wyjść do ludzi, żeby zobaczyli nasze twarze, dlatego wyszliśmy w strojach, w hełmach. Tak, i nie było widać naszych twarzy, ale pokazaliśmy naszą Star Warsową twarz i Star Warsową wrażliwość. I co najśmieszniejsze i najśmieszniejsze, najfajniejsze, cieszyliśmy się naprawdę dużym powodzeniem. Tak, pierwsza impreza, na której byliśmy, to była impreza dalekowschodniej kultury. Tak, tak. Festiwal. Organizowana przez Klub Soto. Tak jest, która odbywa się na ulicy Karolkowej i trwa właśnie teraz i jeszcze będzie trwać jutrzejszy cały dzień. Warto dodać, też tam będziemy. Tak. I warto dodać, że jest tam wstęp jak najbardziej wolny. Oczywiście, wstęp jest wolny i nasze lateksy też tam się pojawią, czyli będzie Lord Vader, będzie... Ale nie. Słuchaj, mieliśmy przecież mały konkurs. Jeśli ktoś nas dzisiaj z was widział kolejny na ulicy, konkurs, tak? To zadzwońcie i powiedzcie, jakie to były postacie. No już Piotrek trochę zdradził. Tak, był Vader, to już powiedzmy. Ale to w miarę oczywiste, bo to taki postawy. Ale były jeszcze dwie postacie. I za to też mamy oczywiście nagrodę, może troszeczkę większą. Zestaw dwóch figurek Star Wars z dodatkowymi pojazdami. Więc to też jest nagroda numer jeden, tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejsze schaby. Także jeśli widzieliście nas, jeśli wiecie, co za postacie by chodziły dzisiaj po Warszawie i gdzie one chodziły, to zadzwońcie, powiedzcie, a nagroda jest wasza. Zwłaszcza, że akurat podczas drugiej imprezy, po imprezie, która dotyczyła Dalekiego Wschodu, odwiedziliśmy dni otwarte UW i tam dosyć głośno od godziny 14. I już mamy telefon, Piotrze. O, no proszę. To zapraszamy na antenę. Witamy serdecznie. Z kim mamy przyjemność? Cześć. Kuba ze Siłodzina. Witamy cię serdecznie. Witam. Kubo, rozumiem, że dzwonisz w sprawie konkursu dźwięko-naśladowczego. Tak jest. Dobrze, no to poprosimy naszego realizatora, żeby może tutaj zapodał jakiś ciekawy odgłos, no i za chwilę potem będziesz mógł się spróbować. Dzięki. Czekamy, czekamy jeszcze, nie słyszymy. O, chyba mamy jakieś problemy techniczne. Tak. O, to jakiś taki dziwny odgłos, to może jeszcze jakiś inny taki, żeby było ci łatwiej. Ojejku, o, znany odgłos. A można powtórzyć? Oczywiście, prosimy. Ciężko będzie, ale próbuj. My wszystko nagradzamy. Nagradzamy dobre chęci przede wszystkim. Dobra, to jeszcze raz proszę, ostatni raz. Dobrze, ostatni raz. Już mogę, tak? Tak, prosimy. To były dobre chęci, niewątpliwie. To były dobre chęci, ale to jeszcze nie jest to. Może jeszcze jeden odgłos i prosimy realizatora o coś bardziej ludzkiego. No właśnie. No, drogi realizatorze, czekamy. A słuchacze niecierpliwi? Tak, my też, oczywiście. Trzymani jesteśmy w napięciu. Tam widzimy, że są obrady jury, które tak, odgłos wybrać. Które wybrać i może cokolwiek prosimy, bo... No! Już mogę? Tak, prosimy. No! Dobra, udało super się, nagroda. O to chodziło. Figurka hrabiego Duku 3,5 cala jest już twoja. Prosimy, żebyś zostawił informację u naszego realizatora. Serdecznie ci gratulujemy i dziękujemy, że słuchałeś naszych jubileuszowych 50 schabów. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy. No i tak chyba tym konkursem skończymy to drugie wejście, ale kolejne konkursy może będą już w następnych wejściach. Tak, następna figurka w konkursie dźwięko-naśladowczym będzie figurką Jody. A my przypominamy, że jeśli wiecie, gdzie dzisiaj chodziliśmy i za co przebrani chodziliśmy, to dzwońcie. Mamy specjalny zestaw dwóch figurek i pojazdów kosmicznych również ze Star Wars. Oczywiście. A teraz posłuchajcie trochę muzyki.
50. Schaby Dżaby i moc Star Warsowych konkursów. Właśnie dziś dzwońcie do naszego warszawskiego studia, żeby odebrać super nagrody. W konkursie dźwiękonaśladowczym mamy do rozdania figurki Star Wars, natomiast jest też specjalny konkurs, czy ktoś nas dzisiaj widział może w Warszawie, jak krakowskim przedmieściem przechadzaliśmy się w grupie fanów Star Wars i wie, jakie mieliśmy stroje. Jeśli tak, dzwońcie również do wygrania wtedy specjalny zestaw dwóch figurek i pojazdów Star Wars. Przypomnijmy numer serdecznie. Telefonu 22 827 7205. I już ktoś zadzwonił. Słuchamy cię. No, dzień dobry. Witamy. Naśladować chciałbyś? Odgłos jakiś? Dobrze, chciałbym no to... wygrać jodę. No joda, to podstawa. Dobra. No to w takim razie prosimy realizatora o jakiś fragment. Jodę. Ojej. Ale napięcie. Tak, dzisiaj napięcie, rośnie napięcie. A mi na kolanie. Jeszcze raz może, jeszcze raz. Prosimy jeszcze raz maksymalnie głośno od realizatora. O! Taki, no taki to wesoły joda. O, ej, fajnie! Ta końcówka to nawet ta sama barwa. No to nie możemy nic innego zrobić, jak zaoferować ci figurkę jody. Czy super. Przyjmujesz figurkę jody? No to w takim razie jesteśmy umówieni. Nie rozłączaj się, porozmawiaj za chwilę jeszcze z naszym realizatorem. Zostaw dane. Dziękujemy i pozdrawiamy. Tak właśnie wyglądają 50. schaby, same konkursy praktycznie. Tak, następna figurka może Cat Bane. Co wy na to? Dobrze, ja lubiłem zawsze. Dobrze. A mi to bez różnicy, bo i tak ja nie dostanę. Dzwońcie, cały czas podajemy numer warszawski telefonu 22 827 7205. Dzwońcie, figurki czekają. Będziecie udawać dziwny odgłos. Tak. A... No dobrze, my poopowiadajmy może troszeczkę o tej pierwszej imprezie, na której dzisiaj byliśmy. Oczywiście nie zdradzajmy kto był, bo to jest nasz konkurs. Jakie postacie Star Warsowe, ale... Rozumiem, przypominasz nam, żebyśmy takiej w topy nie dali. No takie jak Piotrek już zaczął. No. Ale jaką tam? No, że jedna postać była, no to wiecie, no każdy by to chyba oddał. No dobrze, dlatego to wybaczamy tobie. Byliśmy na tej imprezie i tak właśnie my byliśmy z tej innej bajki, ale nie opowiem sorry, ale o tym, bo mamy już telefon. Tak, witamy cię, słuchaczu. Z kim mamy przyjemność? Dziękuję. Z kim mamy przyjemność? Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, Szymon. Witamy cię, Szymonie. Jaki konkurs? Chciałbym naśladować głos. Dobrze, no to może Lorda Vadera tym razem. Tak, coś Vadera. Coś Vadera, prawda? 50. schaby to taki Vader, nie? No pewnie, super. Dobrze, realizator już tutaj szuka spośród wielu. Bardzo wielu... słucha radia, jadąc samochodem. Pozdrawiamy w takim razie. Dziękuję, z pracy wracam. No, to będzie piękna figurka łowcy nagród. Super. No proszę, klasyk! I nie zapomnij o oddechu. Brawo! Słuchaj, no nie może być tak, że nie dostajesz figurki, oczywiście myślę, dostajesz. Myślę, że jakby coś takiego usłyszał, to by się naprawdę przeraził. Tak, myślę, żeby się szybciej puścił tego masztu niż normalnie. Ja podejrzewam, że on od razu by czmychnął na ciemną stronę. Tak, bo by się przeraził. Gratulujemy, naprawdę świetny głos. Dziękuję bardzo. Serdecznie nie rozłączaj się, zostaw dane naszemu realizatorowi. Tak, jest figurka kolekcjonerska. Dziękujemy ci za pozdrowienia. I pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, może ja teraz zdążę na szybko coś powiedzieć o tej imprezie. Daj, tak szukasz, jak... ale o której? Pierwszej czy o drugiej? O tej pierwszej. Jak dzisiaj poszliśmy ten wywiad, że na Star Warsie był ktoś z innej bajki, to tak samo my dzisiaj byliśmy z innej bajki, bo my przyszliśmy w tych strojach Star Warsowych, a tam wszyscy ludzie w kimonach, w hakamach, pokazaj, kido, judo, wystawy bonsai i tak dalej. A my tu paradowaliśmy w dziwnych strojach, nie powiemy jakich. Tak, i wbrew pozorom bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Chyba kultura wschodu jednak z tymi Gwiezdnymi Wojnami coś flirtuje cały czas. No to tak, nawet ten hełm Vadera poniekąd jest wzorowany na tych hełmach samurajskich. Tak, myślimy, że na stronie Radia Campus albo na facebookowym naszym profilu schabodżabowym też zobaczycie właśnie zdjęcia Vadera obok tradycyjnej samurajskiej zbroi. Tak, sami będziecie mogli ocenić, ile w tym jest prawdy, że rzeczywiście był wzorowany na no tym, i chyba ile możemy zdradzić, że w przyszłości coś poruszymy ten temat trochę bardziej dogłębnie, tak, o właśnie wpływach japońskich, wpływach w Gwiezdnych Wojnach. Mieliśmy już swego czasu taką audycję. To była nawet... sorry, ale kolejny słuchacz. No proszę, witamy w 50. audycji schabodżabowej. Witam. Z kim mamy przyjemność? Z Michałem Prykowskim. Witamy cię serdecznie. Który konkurs wybierasz? Ja wybieram konkurs rozpoznania postaci, które dzisiaj no, proszę. To znaczy chcesz powiedzieć, że nas widziałeś.
Tak, widziałem was niedaleko Ronda Daszyńskiego przy ulicy Karolkowej. No! Jak sam Lord Vader próbował mocą zmienić światła sygnalizacyjne, żeby przejść. O, a faktycznie. Tak było, no to słuchaj, zestaw dwóch figurek i pojazdów kosmicznych czeka na ciebie. Tylko najpierw powiedz nam, kto tam był. No więc tak, Lord Vader był z szturmowcem Imperium, a jakże, no, po swojej lewicy, a po prawicy miał nikogo innego jak samego Boba Fetta. Brawo, brawo, rewelacja. Brawo, gratulujemy ci serdecznie. Warto jednak wychodzić na ulicę Warszawy. Powiedz nam jeszcze, jak podobają się tobie tego typu akcje, że gwiazdy Gwiezdnych Wojen wychodzą na ulicy. Spoko, fajnie. No mówię, jechałem na rowerze i nagle taka totalna abstrakcja. Jadę i tak sobie myślę, kurczę, no nie wiem, za dużo się naoglądałem ostatnio, pamiętam, nie wiem, robiłem sobie mały maraton wszystkich epizodów. Znaczy jesteś fanem Gwiezdnych Wojen. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jak najbardziej od dziecka. Tak samo jak my i prawdę powiedziawszy chyba wiem, z kim mamy przyjemność i to było widać, że jesteśmy wszyscy fanami. I od razu mówimy, że jutro też tam będziemy. Tak. Zapraszam. Na pewno myślę, że się pojawię. Zapraszamy cię w takim razie serdecznie. Figurki są twoje, prosimy, żebyś się nie rozłączał. Ten super zestaw jest dla ciebie. Pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy, że nas słuchałeś. To był bardzo pozytywny akcent, że faktycznie ktoś nas widział i słuchał też z hubów. No, jaki ten świat mały? Zwłaszcza w Warszawie. O tak, to jest bardzo mały świat. I myślę, że z tego powodu musimy prosić na muzykę. I wiadomości. No, ale takie ogólnoświatowe. Tak. Schaby dżaby. Witamy po wiadomościach. Schaby dżaby przy mikrofonach. Maciej Szczepański, Piotr Wojdasiewicz i Łukasz Wasilewski z portalu Starus Extreme. Dzisiaj 50. Schaby Dżaby, więc mamy super konkursy dźwiękonaśladowcze. Rozdaliśmy już masę nagród od Hasbro i teraz mamy dla was jeszcze trzy. Także... Trzy figurki, więc dzwońcie, jeżeli chcecie udawać ciekawe odgłosy, ciekawych postaci z Gwiezdnych Wojen. Jesteśmy naprawdę bardzo łaskawi. Jeszcze tylko trzy figurki, więc musicie się spieszyć się już pospieszył. Tak, no super. Z kim mamy przyjemność? Już? Z kim mamy przyjemność? Witamy cię. Halo, dzień dobry. Nie, trzaski jakieś? Mamy trzaski. Mamy przyjemność z Dark Winylem, bym powiedział. Halo? Ciemna strona mocy nam przesłania niestety przekaz od naszego słuchacza. Tak, słyszymy się, drogi słuchaczu. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Jasiek. Jaśku, słuchaj, może w takim razie zapytamy cię, a w zasadzie nie, już mamy jeden konkurs rozwiązany, więc to jest konkurs dźwiękonaśladowczy, więc prosimy teraz realizatora o zapodanie jakiegoś odgłosu Star Warsowego. Silly Jedi! Można jeszcze raz? Bardzo proszę. Silly Jedi! Już? Tak, prosimy. Easy Jedi. Dobrze, gratulujemy. Bardzo, bardzo ładnie. Figurka jest twoja figurka klona Jacka. To jest taki znany z Wojen Klonów. I takie pytanie poza konkursem. Czy wiesz, co to za postać była, która to mówiła? Nie. No, nieważne. W każdym razie... Ale nie, uświadomimy może wszystkich, że był to... Jabba. Nikt inny, tylko Jabba. Patron naszej audycji. Dla ciebie jest kolekcjonerska figurka od firmy Hasbro, klon Jack. Gratulujemy ci serdecznie, dziękujemy. Nie rozłączaj się, zostaw realizatorowi swoje dane, a my przechodzimy dalej. Przed przerwą mówiliśmy o pierwszej imprezie, na której byliśmy, czyli takim festiwalu kultury dalekowschodniej. Tak. A potem pojechaliśmy na dzień otwarty Uniwersytetu Warszawskiego i w tym to też uniwersytecie chodziliśmy, promowaliśmy... Oczywiście w strojach. Chodziliśmy, promowaliśmy... Radio Campus. Tak, także mogliście nas zobaczyć w okolicach krakowskiego przedmieścia. Tam maszerowaliśmy w tę i we w tę. Ludzie nas zaczepiali, robili sobie z nami zdjęcia. My rozdawaliśmy ulotki, było dużo śmiechu. Mamy urocze zdjęcia, które mamy nadzieję pojawią się również na stronie akademickiego Radia Campus w internecie. Tak, na naszym Facebooku też na pewno jakaś fotorelacja się pojawi, także możecie je zobaczyć. Warto dodać, że jeśli chodzi się w takich strojach, to
porusza się w bardzo powolnym tempie, bo każdy chce robić zdjęcie, obskakuje 30 osób i po prostu... Tak, i nawet nie sposób odmówić, jeżeli nawet jest osoba, która jest w stroju zmęczona, nawet nie sposób odmówić tym osobom, które czekają na to zdjęcie. Dobrze, ale widzę, że kolejny słuchacz. No proszę, jeszcze dwie figurki zostały, mamy słuchacza. Kogo witamy? No cześć, tutaj Karol. Witam, Karol. Electricity. No to nasz użytkownik naszego portalu, znany nam, także już na wstępie cię. Dziękujemy ci za newsa o dżabie w skali 1:1, o którym mówiliśmy niedawno w schabach. Nie, ja wam dziękuję za wspomnienia w audycji, wiecie, to jest... Nie, no wiesz, dobra robota, no to musi być wspomniana w audycji jeszcze w dodatku o Gwiezdnych Wojnach. W takim razie, po znajomości dla ciebie figurka Rexa, kapitana Rexa, co ty na to? No super, wielkie dzięki. Nie ma sprawy, tylko jeszcze formalności musi stać się zadość i musisz udać tutaj gwiezdnowojenny odgłos. Ale prosimy, to coś prostego będzie. Tak, prosimy realizatora. Excuse me! No! No okej, okay, wolałbym Tuskena, ale... Na pewno, bo mamy tam dziwne odgłosy Tuskenów. Może lepiej ten Jar Jar. Dobra. Excuse me! Super, gratulujemy. Figurka jest twoja i dziękujemy ci serdecznie, że byłeś z nami i słuchałeś nas dzisiejszego dnia. 50. Schaby Dżaby, zapraszamy do słuchania w następnych Pozostaw audycjach. Swoje dane realizatorowi, a my przechodzimy dalej. Tak, ja już się powoli gubię, o czym my zaczęliśmy mówić. Zaczęliśmy już mówić o drugiej imprezie, na której byliśmy, czyli Dniu Otwartym UW. A tak, tak, o tym, że ganialiśmy i że było fajnie. I warto tutaj wspomnieć o pewnej reakcji łańcuchowej. To znaczy, że jak się poruszaliśmy, to jeszcze było okej. Ale jak się zatrzymaliśmy i jedna osoba sobie zrobiła z nami zdjęcie, to od razu reakcją łańcuchową znajdowały się kolejne odważne osoby, które tak, zobaczyły, tak, że może z nimi zrobić zdjęcie, więc też podejdziemy. I tamte podeszły, więc z kolei następne podeszły i się robił taki ponieważ krąg. Mamy takie dobre serca, to nikomu nie odmawialiśmy. Tak, a ja jeszcze ze swojej strony muszę wspomnieć o sytuacji, kiedy miałem przyjemność wejść w taką grupę pań z Japonii, które były na wycieczce i zwiedzały krakowskie przedmieście. Chłopaki, co się dzieje? Ja się nie śmieję, to Maciek Kuliera z Japonii. Ja byłem Piotr, obok ciebie, tylko ty w chemii niczego nie widziałeś. To były turystki z Japonii, po prostu wspaniale, kulturowo, żeśmy się wymienili uśmiechami, chociaż mój uśmiech ja był troszeczkę... Ja przepraszam, to przez to wchodzenie w panie, sorry, ale... Teraz... grupę! Słuchajcie, ale wiecie, co, mamy telefon. Mamy słuchacza, także porzućmy ten nieprzyjemny temat. Ale ja powiedziałem w grupę, no co ty chcesz? Dobrze, dobrze, to jest już ostatni konkurs niestety, bo dzwoni nas trzeci słuchacz już po wiadomościach, ale słuchamy go. Tak, z kim mamy przyjemność? Dzień dobry, bo ja bym chciała startować w tym konkursie. Dźwięku naśladowczym, rozumiemy. Tak. No to super, no to lepiej nie można było się dodzwonić. A jak masz na imię? Marta. Dobrze, Marta, no to witamy, Marto, cię serdecznie. Witamy cię serdecznie i od razu, żeby nie przedłużać, prosimy realizatora o fragment. Do or do not. There is no try. O, jaki głęboko filozoficzny fragment Mistrza Jody. Czy chciałabyś jeszcze raz posłuchać? Tak, bo nic nie słyszałam. Dobrze, będziemy powtarzać do skutku. Do or do not. There is no try. To ja może podpowiem, że on mówi do or do not, there is no try. Tylko okay, trzeba to powiedzieć jak Joda. No właśnie, z tą taką dobra, chrypą. Mogę już? Prosimy. Zapraszamy. Do or do not. There is no try. Fantastycznie, super, gratulujemy serdecznie. Dla ciebie będzie figurka również jakiegoś łowcy nagród, może Hondy. Hondy, akurat tak to się nazywa niezręcznie, ale to jest taki łowca nagród, który, nie wiem, on jeszcze miał jakieś imię, taki z takim fajnym stworkiem. Taka fajna figurka, no nie wiem, jesteś fanką Gwiezdnych Wojen? Dobra, mi to pasuje, super. No, więc będziesz miała stworka, wszyscy będziesz miała figurkę, o to wszyscy są fantastycznie zadowoleni. Gratulujemy ci serdecznie, nie rozłączaj się i dziękujemy, że słuchałaś 50. schabów Dżaby. I pozdrawiamy serdecznie. No i to już koniec konkursów na dzisiaj, skończyły nam się nagrody. Tak, ale wspomnijmy jeszcze o naszym konkursie głównym, którego konkurs rozwiązanie główny z okazji 50. schabów Dżaby to konkurs na wierszyk o schabach Dżaby. Może być on dowolnej długości
i musicie go przesyłać na naszego maila, czyli schabyjaby@radiocampus.waw.pl. Tak jest. Macie nas przekonać tym wierszykiem, że to właśnie wam należy się nagroda. A wierszyk oczywiście wykorzystamy w nadchodzącym sezonie do reklamowania Schabów Dżaby, więc wasza twórczość nie zostanie zapomniana, a zwłaszcza ta twórczość, która zwycięży w konkursie. Do wygrania gra komputerowa, znana i słynna Machinarium. Dodatkowo jeszcze super duży czołg Federacji Handlowej od firmy Hasbro i dodatkowo również jeszcze jedna figurka firmy Hasbro. Także zapraszamy do brania udziału w konkursie, a my powrócimy po krótkiej przerwie. Witamy w Schabach po muzyce. To 50. Schaby. Warto to podkreślić, bo 50. Schaby są tylko raz. 50. Schaby. Raz na 50 schabów. Nie, potem pierwszy. Będą już setne schaby, to już nie to samo. To prawda, ale na raz na pierwsze 50 schabów chyba, jest że, 50. Chyba, że zaczniemy schaby. Liczyć schaby znowu od pierwszej audycji. Nie. A może będziemy schodzić teraz 50, później 49, 48, 40. To jest jeszcze gorszy pomysł. A może tylko liczbami pierwszymi będziemy numerować? Myślę, że warto dodać, że za tydzień zaczynamy drugi sezon schabów i będzie troszeczkę już inna formuła. Dzisiaj jest taka bardzo wyjątkowa, bo... Celebrujemy ten wyjątkowy moment. Mieliśmy dużo nagród, dużo telefonów, więc nie mogliśmy za dużo opowiedzieć o naszych wrażeniach. Mamy dzisiaj też nadzieję, że nawet jak będzie nagród, to też wciąż będzie dużo telefonów. Tak, ale będą nagrody, drodzy tak, słuchacze. Zanim przejdziemy, chcielibyśmy pozdrowić Dark Wojtka. Tak jest, bardzo serdecznie. Jest to fan z 501 Legionu. Który nas słucha i my go serdecznie pozdrawiamy w te 50. Schaby Dżaby. Posiada swój świetny strój. Z tego, co zobaczyłem, to był chyba pilot TIE Fightera, tak? Dobrze patrzę? Wydaje mi się, że tak, ale ja tu nie jestem guru, ja... Tak, serdecznie go pozdrawiamy. Gwiezdnowojenne pocałunki i moc wszystkiego, co najlepsze. Buziaczki, jak to zwykłeś mawiać. Tak, ja mawiam buziaczki, wszystkiego dobrego. Tak. My się przyłączamy, ale tak umiarkowanie. Tak, to zostawmy już buziaczkowanie i przejdźmy dalej. Ja ciągle mówię, przejdźmy dalej. No ale skoro powiedziałem, przejdźmy dalej, to przejdźmy dalej. Rozmawialiśmy ale o dobrze, tym nie dniu mówisz, otwartym. Że kontynuujesz dalej. O tak. Bo to jest błąd już. No tak. I cofasz się do tyłu. No, to jest ten lolonizm, tak? Jak to się nazywało jakoś. I wyszliśmy też na krakowskie przedmieście podczas tego dnia otwartego UW. No i co? Co się tam wydarzyło? Już oprócz tych japońskiej wycieczki. Wiesz, chciałbym, Łukasz, zrobić coś takiego, że krótko opowiemy, co to było, bo cały czas mieliśmy telefony, a tak naprawdę jak zaczniemy powoli opowiadać, to nie skończymy. Były dwie imprezy dzisiaj, tak? Festiwal takie podsumowanie kultury, krótkie. Tak, Festiwal Kultury Dalekiego Wschodu przy ulicy Karolkowej. Na którym jutro jeszcze będziemy, tak więc jest. Zapraszamy wszystkich. Tak jest i byliśmy dzisiaj na dniach otwartych Uniwersytetu Warszawskiego. Obie imprezy, bardzo dużo ludzi, ciekawe wrażenie. Masa zdjęć, super dużo zabawy, a przede wszystkim no, uśmiech na twarzach turystów i osób. Zainteresowanie tak dorosłych jak dzieci. To tak jest piękne. No, tak samo no, radość dzieci, które spotykaliśmy, jak zobaczyły o Lord Vader, Boba Fett. Zresztą masz cudowne zdjęcie, tak. Z jedną dziewczynką małą, jak podajecie sobie ręce, to na pewno zobaczycie, niedługo zamieścimy na Facebooku, tuż wszędzie. Tuż pod Pałacem Prezydenckim, tak? I tak ogromnie duża liczba osób, prawda, nas otacza i to w ogóle takie super i ja się ale warto zauważyć, że nie tylko dzieci tak reagowały, tylko w każdym wieku ludzie machali do nas, uśmiechali się. Co i róż było, patrz, Vader! Tak, no trochę mniej było patrz Boba Fetta, bo patrz Trumowiec, ale mimo wszystko bardzo dużo i każdy przychodził i nawet mówił do swoich znajomych, którzy myśleli, ej, ty patrz, prawda, Vader, co on tu robi? Albo wspaniałe były też miny przejeżdżających kierowców, którzy kiedy my przychodziliśmy sobie na przykład na światło. Tak, to trąbili, tak. Prawda? Pamiętam taksówkarza, który z wielkim polskim wąsem wyłupił oczy i po prostu głowę przekręcił aż chyba o 180 stopni, jak was mijał. To było cudowne. No, wiesz, Vader nie razem ze świtą gwiezdnowojenną niezbyt często. Ale po wiesz co, jeśli jesteś przebrany za Vadera, to możesz być pewny, że ktoś trąbi, to trąbi na ciebie. Tak. No i możesz mieć pewność, że nikt cię nie przejedzie, tak jak to powiedziałeś dzisiaj, bo głupio byłoby przejechać Vadera, prawda? Tak. Więc nawet przejście w jakimś tam miejscu, prawda, nawet takim bardziej ruchliwym jest zawsze bardzo kulturalne ze strony osób, które są na jezdni, zawsze puszczają Vadera, puszczają znaczy sztormowcy. Puszczają dlatego, bo zwalniają, żeby tak, zobaczyć. Zresztą kto by zadzierał z Imperium? Ale jest wniosek z tego całego dzisiejszego dnia, z tych 50. schabów Jabby, z tego, że mieliśmy dzisiaj dużo telefonów, że Gwiezdne Wojny to jest temat... Żywy. Tak. Mimo, że to ponad 30 lat minęło, odkąd to się pojawiło, to cały czas
idzie do przodu i widać, że iść będzie. Tak, i widać to też po młodym pokoleniu, po tych dzieciach, które tak, cały czas... Tak, rośnie nowe pokolenie fanów, krótko mówiąc. Tak, i Gwiezdne Wojny są wśród nas, Gwiezdne Wojny zawsze będą razem z nami i my się cieszymy, że możemy już od roku tutaj spotykać się z wami na antenie Akademickiego Radia Campus i że przez kolejny rok też będziemy się z wami spotykać. Tak, także mamy nadzieję, że wy również jesteście z tego zadowoleni. I chyba nie macie wyboru, no, co tydzień w sobotę o godzinie 17 będziecie włączać odbiorniki i słuchać naszych schabo-dżabowych żartów. Jak tak subtelnie powiedziałeś, że będziecie włączać. I a propos schabo-dżabowych żartów, to dostaliśmy na gadu-gadu prośbę o przywrócenie czerstwego żartu. O, to nad tym się zastanowimy, a teraz trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.